mną stoi, jest to wersja testowa supersamochodu Arinera Husaria. Jest wyposażony w silnik o mocy kilkuset koni mechanicznych i wiele różnorodnych, interesujących rozwiązań technologicznych, takich jak na przykład zaawansowana aktywna aerodynamika, która steruje przepływem powietrza pod samochodem, wewnątrz samochodu poprzez specjalne tunele, oraz najbardziej widowiskowy element to hamulec aerodynamiczny, który znajduje się na końcu samochodu. Wszystkie podzespoły zostały zaprojektowane od podstaw przez naszych inżynierów przy użyciu oprogramowania SolidWorks, które dostarcza nam firma Solid Expert z Krakowa. Wszystkie elementy, które dostajemy od naszego projektanta Pawła Burkackiego, my na nowo je rysujemy albo utechnologiczniamy po prostu pod wykonanie gotowych elementów na frezarkach numerycznych, czy to będą wykonane modele czy formy, z których następnie będziemy zdejmowali już gotowe elementy. Również nasz dział mechaniczny, którym kieruje Krzysztof Stelmaszczuk, wszystkie elementy wykonuje w SolidWorksie. Całe zawieszenie zostało opracowane od podstaw przez Piotra Biogana z Austrii. I wszystkie elementy mechaniczne, które wykonują nasi inżynierowie od działu technicznego, mechanicznego, oczywiście możemy ze sobą zespolić razem z elementami poszycia i stworzyć już końcowe, całościowe złożenie całego samochodu. Wszystkich głównych zewnętrznych paneli, które wchodzą w skład nadwozia, jest około 40 sztuk i wszystkie są wykonane przy pomocy programu SolidWorks. Część elementów, które wymagają opracowania i przebadania wytrzymałościowego, również możemy wykonać przy pomocy programu SolidWorks i częściowo dostajemy również pomoc od naszego dostawcy programu Solid Expert, pana Mateusza Sztegneta. Jednym z wyróżników supersamochodu Arinera Husaria jest aktywna aerodynamika. Jednym z takich elementów jest hamulec aerodynamiczny, który od podstaw opracowaliśmy w pakiecie SolidWorks. Aktywny spoiler składa się ze 190 części, a razem z elektroniką z 220 części. Wszystkie elementy zostały wykonane za pomocą 5-osiowej frezarki CNC i po złożeniu działają tak, jak zaplanowaliśmy. Za pomocą modułu Simulation mogliśmy zbadać wytrzymałość poszczególnych elementów, a za pomocą pozostałych modułów mogliśmy zbadać kinematykę oraz upakowanie wszystkich mechanicznych elementów w samochodzie.